O Tomasie Szumanie, agencie KGB, który zbiegł do Kanady i wyjawiał tajemnice w USA i w Kanadzie o rozmaitych działaniach dywersji KGB i uświadomił Zachodowi, że większość działalności KGB to nawet nie jest szpiegowanie, tylko dotowanie rozmaitych wywrotowych tendencji w kraju, czyli skrajnej lewicy, jakichś ruchów ekologistycznych. Tak swoją drogą, on nie był aż taki jedyny, który to robił. Oni też na przykład zwracano uwagę na przykład na to, że w latach 60., 70. Rosjanie robili wszystko, żeby Niemcy przestraszyli się elektrowni atomowych i dzięki temu są dzisiaj na garnuszku, znaczy na pasku troszeczkę Rosji energetycznie. Częściowo na szczęście tylko, no ale ma to poważne skutki w polityce, prawda? Niemcy mogą szantażować Rosjan, że wycofają inwestycje i przerzucą je gdzieś indziej, ale Rosjanie też mogą szantażować i dlatego te sankcje na przykład słabo działają, jak Rosja napada jakiś kraj czy coś i Niemcy się wkurzają, no ale niewiele mogą zrobić. Natomiast Francja, która została przy elektrowniach atomowych, to robiła. No i Thomas Schuman właśnie mówił, uwypuklał właśnie to, że Rosja sowiecka lubiła inwestować w takie różne dziwne rozrywania społeczeństwa. On troszkę moim zdaniem przeceniał rolę religijnych, ataków na religię, ale na prawo i na patriotyzm to na pewno, to na pewno. I on pokazywał, że to się dzieje, że rzeczywiście nad tym pracują, że jest to w jedną stronę mechanizm. Pokazywał także niektórych agentów, którzy służą jako szanowane autorytety z Rosji, a tak naprawdę rozpowszechniają propagandę i tak naprawdę nie mają własnych poglądów, tylko to, co akurat Putin czy tam jakiś inny Andropow, znaczy dzisiaj Putin to nie, bo to on zmarł zanim chyba jeszcze w 1993 roku, to jeszcze do Putina nie dotarł, ale że jakiś Andropow czy jakiś inny Sowieta tam im każe myśleć, to oni to mówią. No i oczywiście tak, no wiadomo, no Bezmianow tutaj był. O Bezmianowie właśnie się czasami uważa, że on został zamordowany przez Sowietów. To nieprawda, zmarł na alkoholizm prawdopodobnie. No i cóż, no tak to wyglądało. Więc to był niesłychanie błyskotliwy człowiek i warto go posłuchać, bo to, co on mówi, jest oczywiście prawdą, ale nie jest on aż tak wyjątkową postacią, jak się mówi. Tym niemniej jednak o to, co on mówi, to prawdopodobnie jest całkowicie prawdziwe. Nie ma żadnego powodu, żeby myśleć, że jest inaczej. Także tak, polecam wypowiedzi jego, one są mądre. On ma troszkę religijnego świra, ale poza tym jest bardzo, mi się wydaje, w porządku.